Wojciech Jagielski to polski dziennikarz, perkusista, a także prezenter radiowy i telewizyjny, który początkowo prowadził Dzień Dobry TVN, jednak jego miejsce zajęła Jolanta Pieńkowska. Później był prowadzącym w Pytaniu na śniadanie razem z Beatą Sadowską. Po swoim debiucie w TVP udało mu się zdobyć kolejną posadę jako gospodarz teleturnieju Wielka Draka o Dzieciaka. Wielka Draka o Dzieciaka to teleturniej, w którym rodzice musieli wykazać się znajomością swoich dzieci. Ten program emitowany na antenie telewizji polskiej powstał na podstawie amerykańskiego formatu thats Smykit. Na czym dokładnie polegał? Teleturniej prowadzony przez Wojciecha Jagielskiego był podzielony na kilka rund, w których rywalizowało trzech opiekunów dzieci. Musieli oni rozpoznać lub przewidzieć zachowanie swojego dziecka. Rodzice, którzy wygrali w finale, dostawali kilkanaście tysięcy złotych na stypendium pociechy, z kolei ci przegrani w finale otrzymywali pieniądze na spełnienie zachcianki dziecka. Niestety program został zdjęty z anteny po jednym sezonie, TVP ogłosiło, że wielka draka o dzieciaka znika z ramówki ze względu na zbyt małą oglądalność. Ostatni epizod teleturnieju obejrzało 1,6 miliona widzów. Wyniki oglądalności programu odbiegają od tego, co zakładaliśmy. Rozważamy zastąpienie tego formatu innym. W programie Wielka Draka o dzieciaka wyemitowano 12 odcinków. Po porażce teleturnieju Wojciech Jagielski dalej współprowadził pytanie na śniadanie do 2012 roku. Później nawiązał dłuższą współpracę z Superstacją przy programach to jest Wojciech Jagielski na żywo oraz Tokshaw. Czytaj także: Wielka ekscytacja u Majdanów. Mają nowego członka rodziny to on był pierwszym mężem Urszuli. Stanisław Zybowski poznał ją w budce suflera Red Lips i Kochana Rycz, kobieta po wielu przejściach.